Czuję się chwilami, jakby ktoś mi ją podmienił. W ogóle gdzie się podziała namiętna kobieta, z którą ja się ożeniłem? Ja mam wrażenie, że jej w ogóle nie jest potrzebny seks. To rzeczywiście dziwne. Zawsze się chwaliłeś, że pod tym względem dobraliście się idealnie. No właśnie. Zykaliśmy się kilka razy w tygodniu. Czasami jak nas naszło, to nieważne było, że trzeba iść do pracy, że za chwilę mamy gości, czy w ogóle, że jest noc. Po prostu rzucaliśmy się na siebie, jakby świat dla nas nie istniał. Nareszcie. Myślałam, że niedługo będziesz dzwonił po kumpla. No już miałem dzwonić, ale na szczęście się udało. Mogliby jakoś jaśnie rozpisywać tę instrukcję. Mówiłam, że trzeba zamówić z montażem. Nie, kochanie. Prawdziwy mężczyzna nie może pozwolić sobie na to, żeby obcy facet skręcał mu meble. To sprawa honoru. Ach, te wasze honory. Wygląda na solidny mebel. Będzie nam służył latami. Czas go wypróbować. No okej, to za chwilę skoczę do sklepu po zakupy i zjemy na nim pierwszy obiad. Miałam na myśli inne wypróbowanie. A, że taki test. No dobra, posłuchaj. Jak on nas wytrzyma w akcji, to znaczy, że wytrzyma już wszystko. Marta miała taką fantazję. I nagle ciach. Wszystko się skończyło. I do tego chcę rozwodu. Może tylko tak gada. Nie przejmuj się na zapas. No, łatwo ci mówić, ale mnie to naprawdę podłamało. Z laskami bywa różnie. Wiem po mojej Pauli. Jak ma jakieś problemy, to też nie jest chętna na bzykanie. I też mi czasami grozi, że się ze mną rozwiedzie. No tak, tylko pewnie potem się godzicie i macie spokój na jakiś czas. A moja Marta już w ogóle nie chce ze mną gadać. Pytam się jej, co się dzieje, a ona, że ludzie się zmieniają i takie tam. W ogóle mam wrażenie, że ona jakaś dziwna jest ostatnio. Smutna, osowiała, rozdrażniona. Współczuję ci, stary, bo wiem, jak ci na niej zależy. Nawet nie wiesz, jak bardzo. A może ona tego nie czuje? Może potrzebuje, żebyś jej to pokazał? Zdobywał ją, jak na początku znajomości. Ale ja jej cały czas mówię, że ją kocham. Tak, pewnie między myciem zębów, a trzecią kawą. A laski potrzebują fajerwerków. Gdybym wiedział, że to pomoże, to stanąłbym na głowie. Serio. Kobiety nie zawsze zachowują się racjonalnie. Nie chcą powiedzieć szczerze, co im przeszkadza. Facet musi sam zgadywać. A jak nie zgadnie, to są wielkie pretensje. Na miejscu Konrada nie wywoływałbym awantur, tylko cierpliwie czekał, aż Marta powie mu, o co chodzi. A w międzyczasie bym ją rozpieszczał.